Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Patryk i witam Was niestety dzisiaj samemu, ponieważ Fryta jest na wakacjach, pierw ja, teraz on. I jest to kolejny odcinek z wtorkami z filmami. Szkoda, że będę sam, ale mam nadzieję, że to równam odcinkowi, który nagrał Fryta. Ja mam troszkę gorszej jakości sprzęt, ponieważ nagrywam to telefonem. Mam nadzieję, że mimo wszystko to, co będę mówił, bardziej Was zachęci niż obecna jakość względem tych początkowych odcinków. No niestety tak się wydarzyło, że jesteśmy rozdzieleni, a nie było zbytnio dużo czasu, żeby coś nagrać na zapas. Także zaczynajmy. Co? Postanowiłem, że opowiem Wam troszkę o jednym filmie, który też mocno katowałem. Jest on z tematyki wojennej, a dokładnie jest to Szeregowiec Ryan, który powstał, jak dobrze pamiętam, w 1998 roku. Nagrał go wybitny reżyser Steven Spielberg. Film sam zdobył 5 nagród. Miał nominacji o wiele, wiele więcej, bo ponad aż 10, jak nie 11. I co? Zacznijmy. O co chodzi w tym filmie? Nie wiem, czy wszyscy widzieli, więc tak pokrótce chciałbym opowiedzieć, co było w filmie oraz to, co mi się najbardziej w nim podobało. To tak. Zaczynamy film od tak naprawdę takiego spaceru pewnej starszej osoby, która idzie na cmentarz, upada, kuca przy pewnym grobie, tak, nie wiadomo o co chodzi. I nagle dostajemy taką retrospekcję do czerwca 1944 roku, gdy alianci zaatakowali Normandię, żeby odbić ziemię, odprzeć siły właśnie niemieckie. I tam zaczyna się główna już akcja. Atakują alianci przy, no niestety tracą bardzo dużo wojsk, swoich tutaj żołnierzy, co tak czy siak nie przeszkodziło im, żeby zdobyć tę ziemię. Mamy pewne sceny już na początku, które mniej więcej wskazują, o czym może być dalsza fabuła filmu. W pewnym momencie jest widok na żołnierza, który poległ, leży brzuchem do ziemi. I widać skierowane ujęcie na plecach, gdzie zazwyczaj żołnierze w tamtych czasach, nie wiem jak to teraz jest, mieli swoje nazwisko. No i już można było ujrzeć nazwisko właśnie Ryan. I co? Historia głównie opiera się na tym, że było czterech braci, gdzie dwóch właśnie zginęło na ataku na Omaha Beach, tak zwany D-Day. Trzeci brat zginął w Nowej Gwinei, jak dobrze pamiętam. I co? W tamtych czasach, gdy ktoś zginął, to pewne panie pisały na tych maszynach jeszcze takich starodawnych właśnie takie, nie wiem czy są kondolencje, zawiadomienia, że właśnie ktoś niestety umarł na służbie i odkryli, że trzech braci zginęło z czterech. Jest i w późniejszej akcji tak naprawdę to, co się wydarzyło, bo chyba nie jest to, jak czytałem, dosyć popularne, jakby może takim inaczej bym powiedział normalne, że głównodowodzący postanowił uratować czwartego brata, żeby matka nie straciła wszystkich synów. I w sumie jest to główna fabuła, gdzie kapitan Miller, którego grał Tom Hanks, którego jestem po prostu, jest to mój ulubiony aktor i mam nadzieję, że jak Fryta wróci, to nagramy jakiś właśnie podcast, gdzie nagramy więcej o jego twórczości, bo
Jest to według mnie jeden z najwybitniejszych aktorów. Odegrał w tym filmie jakby swoją postać, no czytając recenzję, no po prostu fenomenalnie, był bardzo dobry, dobrze odzwierciedlił właśnie tego kapitana, jak się zachowywał, ten sposób bycia żołnierzem. Także tutaj jest wielki plus dla tego aktora, chociaż inni aktorzy, do których zaraz jeszcze dojdę, też zagrali wybitnie. I co? Po 3 dniach od odbicia tutaj plaży od niemieckich sił przyszedł właśnie ten rozkaz do Millera, gdzie miało zabrać ekipę i ruszyć właśnie w ląd, żeby odnaleźć ostatniego brata z rodziny Ryanów. Chyba tak, chyba powinienem odmienić. I co? Misja ciężka, wręcz niewykonalna. Troszkę się zdziwiłem, że taka akcja miała jakby tutaj miejsce, bo tak jak wspomniałem, nie było to coś normalnego, że wysyłają kogoś, żeby nie wszyscy bracia jakby tutaj zginęli. Została zebrana 8-osobowa grupa razem właśnie tutaj z kapitanem Millerem, która wyruszyła na poszukiwania tutaj szeregowca Ryana, którego grał Matt Damon, jeszcze który był dosyć młody, taki powiedzmy młody szczyl. Jak my w sumie z Fryderykiem Frytą. I co? Niestety w trakcie tej przygody ginie z tej całej paczki 8-osobowej ginie 2 żołnierzy. Jest to przede wszystkim, nie chcę się pomylić, ale jak dobrze pamiętam, był to właśnie Caparzo, którego grał Van Diesel. Ta rola w ogóle została napisana specjalnie dla niego, ponieważ reżyser był zafascynowany tą Vin Dieselem, jak on grał, i specjalnie pod niego została nagrana stworzona ta postać, co jest ciekawym takim niuansem. Oraz też był medyk Wade, gdy atakowali tutaj CKM przy takiej, jak to powiedzieć? Żeby się nie pomylić, to nie powiem, ale atakowali pewne miejsce i właśnie tam niestety sanitariusz umarł. Później, to też jest ciekawe i bardzo ważne w sumie dla historii, podczas właśnie tego ataku złapali jeńca, gdzie koniec końców puścili go wolno, który miał zdezertować, no. Polski ciężki język. Też się troszkę stresuję mówiąc samemu, bo nie jest to dosyć normalne dla mnie. Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzało. W kolejnych pewnie nagrywkach będzie o wiele lepiej. I co? Uwolnili go, co później okazało się wielkim błędem. No i ruszyli dalej, szukali. Pierw znaleźli w ogóle, myśleli, że znaleźli tego już Ryana, ale okazało się, że to był jakiś Francis Ryan, nie w ogóle, to nie ta osoba. Już byli ucieszeni, że mogą zakończyć podróż, ale jednak nie. Dostali informacje pewne, gdzie mogą go spotkać i właśnie jest taki moment w filmie, gdzie idą przez pewne pole i nagle widzą tutaj pancer, nie wiem, czy to było po prostu pojazd opancerzony od Niemców, jak jechali i co? I nagle wielki huk, nie wiem, czy mogę powiedzieć bazooka, bo ja tak się jakoś mam taką te słowo w głowie, ale po prostu zaatakowali ten pojazd i wtedy się okazało, że w tym, jakby w tym gronie tych atakujących właśnie był ten Ryan. No i jak się dowiedział o tym wszystkim, że jego bracia zginęli, no było widać, że było mu źle, smutno, ale nie chciał zostawiać swoich towarzyszy i powiedział, że chce bronić miasta,
Bo tutaj też takim ważnym szczegółem jest to, że po znalezieniu pojechali, wyruszyli do miasta, gdzie musieli przed atakami właśnie Niemców obronić. To był tam chyba ostatni most, który, przez który niemieccy żołnierze mogli tutaj przedrzeć się dalej i za wszelką cenę musieli to wybronić. Przez to, że właśnie szeregowiec Ryan, którego grał Matt Damon, nie chciał opuścić swoich tutaj kolegów z, no po prostu w, z tymi, którymi tam stacjonował, postanowili, że im jakby ta grupka, która została, że zostanie tam i pomoże. Przygotowali się specjalnie, rozstawili właśnie CKM-y, które mieli, zebrali wszystko to, co, wszystkie jakby amunicje, stworzyli koktajle Mołotowa sami. Śmieszna scena, gdy każdy musiał ściągać swoje skarpetki, żeby zrobić, powiedzmy, coś ala taką, takie C4, żeby jakby uszkodzić pewne pojazdy mechaniczne. W tym przypadku to były czołgi. I co? Nadchodzi kolejny atak, gdzie działo się bardzo dużo. Dużo osób zginęło z tej paczki, która właśnie ratowała. I na sam koniec, tak jak wcześniej mówiłem o tym dezerterze, którego wypuścili wolno, jest scena, gdzie właśnie ta oto osoba celuje i postrzela właśnie kapitana Millera, który doczołgał się do pojazdu, zaczął strzelać pistoletem do czołgu i nagle taka śmieszna sytuacja, gdzie nagle ten czołg wybuchł. Był zdziwiony, bo myślał, że to jest on, ale nie, bo właśnie siły tutaj właśnie alianckie przyjechały, no nie powiem na czas, bo troszkę się spóźniły, ale w miarę szybko tak, żeby tutaj pomóc tym, którzy zostali. Nie musieli tutaj właśnie niszczyć tego mostu, chociaż teraz mam zagwozdkę w głowie, czy oni w końcu to wyburzyli, czy nie, żeby właśnie tutaj wrogowie się nie przedarli. Film, który został tak nagrany, gdzie te sceny wyglądają tak realistycznie, jest to dla mnie właśnie jeden z takich najlepszych filmów wojennych, więc jeżeli ktoś lubi, to bardzo polecam, bo na pewno są jakieś mankamenty. Ja powiem szczerze, nigdy w takich filmach, jak oglądam, staram się, nigdy nie patrzę na to, że są jakieś problemy, jakieś minusy, ktoś coś tam zepsuł, bo jak wiadomo, w każdym filmie są jakieś takie sceny, gdzie no, nie powinno widać tego, co było widać. Ja zawsze się skupiam na tych mocnych stronach i tutaj właśnie mogę wymienić właśnie dobór aktorów, którzy odegrali swoje postacie wybitnie, powiem. Wszystkie efekty, właśnie odgłosy, krew, oczywiście nieprawdziwa. Bronie, no generalnie wszystko było zrobione według mnie bardzo dobrze i no film, do którego wracam co jakiś czas, mam nawet na komputerze pobraną chyba wersję jakiś tam po prostu Full HD, żeby móc co jakiś czas sobie włączyć film i obejrzeć. Nigdy nie wydawał mi się on monotonny, zawsze jest jakaś akcja, jest smutek, jest szczęście. Nie umiem się do czegoś jakby doczepić. Może już taki jestem, że właśnie nie patrzę na te minusy, tylko bardziej na te plusy. I co? Co mogę powiedzieć o tym filmie tak na koniec? Chyba nic innego niż 10 na 10.
Tak jak mówiłem, no film wybitny, także polecam wam go obejrzeć. I co? Taki krótki film dzisiaj. Taki, żeby opowiedzieć trochę o filmie, o tym, że bardzo mi się podobał. Nie wiem, jeżeli oglądaliście, dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tym filmie. Oczywiście zachęcam was do łapkowania, do subskrybowania kanału. Nawet się ubrałem troszkę po wojskowemu, ze względu na to, że tutaj chodzę na ASG, to mam troszkę takiego sprzętu a la wojskowego, więc mogę się w miarę ubrać. Tutaj nieśmiertelnik, kamizelka. Więcej nie chciałem ubierać, żeby też wyglądać jakoś w miarę normalnie. I co? Dziękuję wam za ten odcinek i zapraszam was na kolejny już za tydzień. Także trzymajcie się i cześć.